Temat wymierzania tego miejsca to naprawdę nie jest prosta sprawa, ponieważ nie ma tutaj tych listew z boku i tych listew nie mogę jeszcze przykręcić. Czy fizycznie mamy już je już zrobione, ale nie mogę ich zamocować. Mamy tutaj wykonać to. I trzeba wymierzyć, jakie dokładnie to będzie miało wymiary. Czyli kiedy to przyłożymy, wiemy, że tutaj z boku musi być o 20 mm, bo taką grubość mają te listwy. I teraz widzicie, samo to ustawienie tutaj no nie jest takie wszystko stabilne, czyli mogę przesunąć tu, mogę przesunąć tu. Trzeba to jakoś wypośrodkować i jeszcze to później zmierzyć. Więc słuchajcie, wymyśliłem sobie taki oto przyrząd. Taki oto przyrząd, który ma tutaj 135 stopni i te dwa zderzaki boczne się ruszają. I w tym momencie, ja już to sobie tutaj ustawiłem, ale tymi zderzakami bocznymi dochodzę do tych listek tutaj i tutaj, przykręcam i mam gotowe. Oczywiście muszę to sprawdzić w wielu miejscach i widzę, że tutaj na przykład jest na ciasno, więc to jest najszczelniejsze miejsce, a na przykład w tym miejscu widzę, że widzicie, jeszcze z milimetr dobry się rusza, więc jest tutaj luz. Mierzymy w tym najszerszym miejscu i kiedy sobie sprawdzę ten wymiar tutaj i ten wymiar tutaj, zapisuję te dwa wymiary i do tych wymiarów dodaję grubość mojej listwy 20 mm i jeszcze plus 2 mm luzu. To takie, wiecie, na wszelki wypadek. I to będzie wymiar moich desek, które muszę wyciąć. Kiedy je wytnę, no to już będzie w ten sposób zrobione. Czyli ten wymiar, który przed chwilą wyliczaliśmy, to jest dokładnie to. Frezujemy, łączymy i kiedy przyłożymy to tutaj, to powinno nam wystawać tutaj na zewnątrz dokładnie 22 mm z lewej i z prawej. Łatwizna, nie? Do roboty. Dziś nie rozpocznę pracy od wyrówniarki czy grubościówki, bo to jest, wydaje mi się, już rzecz oczywista. Przygotowujemy takie listwy, które mają dokładnie szerokość, która jest nam potrzebna i tutaj staramy się ustawić maszynę tak, żeby przykładnica równoległa była tak ustawiona, żeby nie zbierać na szerokości absolutnie w ogóle materiału. Dzięki temu, jeśli listwa jest na przykład 100 mm szeroka, to otrzymuje 80 mm jakby na prosto i 20 mm na połączenie z kolejną listwą. Druga listwa, czyli listwa do pary, no to oczywiście wymaga tutaj już przezbrojenia maszyny, więc no naszej głowy kłopot, żeby tutaj usprawnić sobie tą pracę, zrobić najpierw wszystkie listwy lewe, a później listwy prawe. Oczywiście ja sobie wcześniej wykonałem próby i wiem dokładnie, też tutaj mam bodajże chyba 1,7 mm różnicy w wysokościach lewe, prawe. Trzeba później również mieć na baczności, na uwadze te wszystkie dodatkowe ustawienia, tak? Czyli obroty zmieniamy kierunek posuwu i tak dalej, i tak dalej. I jeśli to wszystko zrobimy dobrze, to słuchajcie, będzie to naprawdę pasowanie doskonałe. No i teraz kwestia klejenia. Tutaj mamy klejenie pierwsze i tak się zastanawiałem właśnie, jak sobie to przyspieszyć, czyli jak pomóc sobie w tym klejeniu, żebym nie musiał używać jakichś specjalnych docisków. I słuchajcie, to co wymyśliłem, myślę, że jest najbardziej sensowne, czyli użyjemy sobie tutaj wspomagacza tak naprawdę, czyli wkręty Krega i cały ten system połączeń kieszeniowych. Dzięki temu, zobaczcie, tutaj mogę docisnąć to w dwóch listwach i słuchajcie, praktycznie jestem się w stanie obyć jestem zupełnie bez ścisków.
Tak to jest ustawione również to połączenie. Widzicie tutaj za wkrętarkami jest taki sample zrobiony. Ja sobie to oczywiście sprawdziłem. Jest to dobrze ustawione, wkręty nie wychodzą na wylot i to połączenie jest naprawdę mega, mega mocne. Całość oczywiście kleimy i tutaj również polecam Wam, wydaje mi się, że w tym miejscu jeszcze chyba tego nie zrobiłem, co było błędem, polecam Wam smarowanie klejem dwóch tych elementów, ponieważ ta ilość kleju jest tutaj naprawdę bardzo ważna. Nie może być go jakoś bardzo za dużo, bo będzie nam ciężko docisnąć ten wręg do siebie, ale nie może być go też za mało, ponieważ może pojawić się szczelina. No więc... Aha, no i tutaj tak naprawdę interesuje mnie ta wewnętrzna część, prawda? Bo tutaj mamy ten kąt 135 stopni i to miejsce, które tutaj jest właśnie z klejem, jest miejscem kluczowym. Dlatego widzicie tutaj moją też staranność, żeby zebrać ten cały klej. Również robię to na mokro. Dlatego, że tego miejsca, tej spoiny tak naprawdę czasami nawet nie będziemy widzieć, a ona tam jest. I teraz ona się dopiero pokaże w momencie nakładania preparatu. A jeśli to zrobimy na mokro, od razu po nałożeniu kleju, klej wodny spokojnie rozpuścicie i zbierzecie cały ten, tą spoinę, usuniecie ją i faktycznie tak też robiliśmy przy każdej belce, żeby po nałożeniu właśnie oleju, żeby już tej spoiny absolutnie nie zobaczyć. Co dalej? Fazowanie. Tutaj widzę, że frezarka w ręce, czyli dodajemy fazę na 45 stopni w miejscach takich, gdzie możemy położyć rękę, ale również przy oknie. Chodzi o to, żeby celowo dodać takie załamanie, jeśli jakakolwiek tam nierówność będzie, bo na przykład nie będziemy w stanie idealnie docisnąć, to światło naprawdę jesteście w stanie troszeczkę tak oszukać nasze oko i to polecam. Naprawdę takie troszeczkę działanie celowe, żeby oszukać nasz wzrok i nasze jakieś zmysły. Dobra, no i tutaj kolejne deski, jeszcze dłuższe. Dlaczego frezarka i dlaczego ten system łączenia? Można by oczywiście połączyć to na zakładkę. Można było to połączyć jedna deska na drugą, nawet bez żadnego frezowania. Ale słuchajcie, jednak ten ucios robi robotę. Dwie deski z dwóch stron, absolutnie nie widać tego miejsca połączenia. I frezarka z posuwem, duża, ciężka maszyna, to jest, wydaje mi się, że jedyne rozwiązanie, żeby zrobić to naprawdę dobrze. Chodzi o to, że ta spoina przy tak długim elemencie musi być idealnie prosta. Jeśli tego ta linia gdzieś uskoczy, no to wszystko pozamiatane. Nie jesteśmy w stanie później te deski już dogiąć, żeby dopasować do tej deski drugiej. I tutaj znowu kleimy, będzie to takie korytko, 2 razy 90 stopni, tak jak widzicie. Czyli tutaj już możemy się obyć bez krega, wszystko na ściski. Tych ścisków, jak zobaczycie sami, pójdzie dość sporo. No, chodzi o to też, żeby to naprawdę porządnie docisnąć. I wydaje mi się, że jeszcze lepszym sposobem byłaby listwa, taka dociskowa. Dlaczego te ściski, które tutaj pokazuję, mówię, że mogą nie wystarczyć? Ponieważ ściski będą dociskać Wam miejscowo. Zauważcie, że ten element, ten kształt tego połączenia w najcieńszym miejscu naprawdę ma niewiele materiału. I ścisk będzie dociskał miejscowo, a na przykład 3 cm obok już ten docisk jest dużo mniejszy. Więc wydaje mi się, że tutaj jeszcze lepszym właśnie rozwiązaniem będzie zastosowanie takich listew, które jak gdyby przełożą te siły, rozłożą siły od ścisków, od szczęk
na kilka centymetrów w lewo, w prawo i wtedy to powinno być, wydaje mi się, że zrobione jeszcze lepiej. I tutaj kolejną kwestią jest to, że ja się uparłem na te fazy, na frezowanie narożników, żeby było to po prostu też milsze dla naszych dłoni. I powiem wam tak, że oczywiście wizualnie jest to na plus. Dla naszych dłoni również jest to na plus, ale frezowanie takiego połączenia na ucios odsłania wszelkie właśnie niedociągnięcia, jeśli chodzi o klejenie. I tutaj was ostrzegam, że tak naprawdę po takim sklejeniu widać, że a kurde, super, wszystko pięknie wyszło, ale kiedy to sfrezujecie, a ja tutaj frezowałem dosłownie może z 2 mm i to już pokazywało, że no, jest to gdzieś tam niedokładnie. Jeszcze do tego wrócimy. No i teraz kwestia preparatu, którym jest to zabezpieczone. Film o tym systemie już był. Kto nie widział, słuchajcie, to jest obowiązkowa lektura, naprawdę. Odsyłam was do systemu nakładania i utwardzania UV, bo jest to po prostu rzecz genialna. Każdy element, który tutaj widzicie, był najpierw wodowany, tak, czyli był spryskany wodą. Kiedy to wyschło, był szlifowany papierem 120 i następnie była nałożona pierwsza warstwa oleju. Później był zbierany nadmiar i dopiero utwardzany. Później szlifowane jest to papierem na gąbce, papierem ściernym na gąbce i jest to odpylone i nakładana jest kolejna warstwa. I tych warstw przy tych wszystkich elementach w ogrodzie mamy trzy warstwy, dlatego że każda ta warstwa jest bardzo niewielkiej grubości. Jeśli chcemy, żeby to zostało z nami na dłuższy czas, no to warto się przyłożyć raz i gotowe. No i tutaj właśnie ta kwestia, o której mówiłem, czyli frezujemy sobie te krawędzie, tak, czyli załamuję małą R-kę, nadaję, mała ta faza. Jest to już wszystko przeszlifowane. Czyli tutaj też widać jeszcze mikro jakieś te nierówności. No i właśnie, robi się nam coś takiego. I tutaj słuchajcie, naprawdę polecam użyć dobrą szpachlę, która zamarkuje wam to praktycznie do zera. Słuchajcie, po wyschnięciu, no zresztą sami widzicie, co tutaj pokazuję, jestem w stanie oszukać oko kompletnie. Nie będzie nikt tego mógł zobaczyć, znaleźć. No i co? Montujemy w takim razie tutaj te maskownice kątowe. Jest to przykręcone. Zobaczcie też, że w tym momencie, gdzie na przykład te listwy jeszcze nie ma, tej maskownicy, mamy tam taki dystans, powiedzmy, a to, co nakładam, ma mały luz. I dokręcając wkrętami, jesteśmy się w stanie przycisnąć do okna naprawdę bardzo, bardzo mocno. I o to mi chodziło. No i tutaj kolejne znowu elementy, czyli słupy pionowe. A tutaj mamy jakieś 2,5 czy nawet troszeczkę więcej, 2,70. I słuchajcie, pasuje, oczywiście jeśli jest to zrobione dobrze, to pasuje idealnie u góry na wcisk, na dole na wcisk. Przesuwamy się do słupa kolejnego. Słuchajcie, no miałem troszeczkę tutaj taką nutkę niepewności, czy to wszystko będzie dobrze na wcisk zrobione, ale udało się i o to chodzi. Czyli tutaj dwa razy mierzymy, raz tniemy, czy nawet trzy razy mierzymy, raz tniemy i nawet bez skrętów wam, taka oszczędność. Pokazać. Troszkę pokażę, i troszkę nie koniec pokażę. Koniec pracy w sumie, nie? Nie no, żartuję. Proszę bardzo, zapraszam w te skromne progi. Nie, sorry, progu jeszcze nie ma. O tym będzie osobny odcinek. Dzisiaj skupiamy się na oprawianiu słupów i listwy przypodłogowe również są wykonane. Słuchajcie, nie nagrywałem już tych wszystkich czynności kolejnych, ponieważ pilarka, grubościówka czy wyrówniarka, grubościówka
cały czas to samo, nie? I tutaj nie było jakichś wielkich odstępstw od poprzednich etapów pracy. Myślę, że tutaj takim super pomocnikiem dla mnie, bez którego praktycznie nie byłbym w stanie tego zrobić, to była frezarka tym razem i wykonywanie frezu do połączeń właśnie na ucios, czy pod kątami różnymi, przy słupach tego typu, czy gdzie mamy długie bardzo elementy, nie jestem w stanie tego docisnąć inaczej niż posuw właśnie przy frezarce. To nam pomaga złożyć te dwa elementy razem i jeśli to dobrze dociśniemy, to mamy naprawdę perfekcyjne połączenie. A kolejną rzeczą, bez której nie byłbym w stanie tego zrobić, albo by mnie to kosztowało mnóstwo czasu i energii, to jest system olejowania, który pokazywałem już wcześniej, czyli oleje UV, bo to jest po prostu genialne. To, że mogłem, słuchajcie, nanieść 3 warstwy i od razu przynieść tutaj do warsztatu i nakładać te elementy, montować, to jest po prostu coś wspaniałego dla mnie. Żadnego czekania, żadnego obawiania się, że tam to, co przygotowałem, się pobrudzi, będą jakieś paprochy na tym. Jest to genialna sprawa. Spróbujcie i myślę, że potwierdzicie moje słowa i nie będziecie chcieli wrócić do innych preparatów, tak jak ja. Dobra, co dalej? Mamy tutaj listwy, które są, słuchajcie, bardzo prosto wykonane. Myślałem oczywiście, czy tutaj nie pofrezować jakichś elementów, jakichś dekoracyjnych, ale stwierdziliśmy, że to nie ma sensu. Oczywiście, że to będzie tutaj przykryte, powiedzmy, jakimiś tam meblami za chwilę, ale tylko faza zrobiona tak jak na wszystkich tych elementach pozostałych i nic więcej nie trzeba. Zostanie kwestia montażu tego, w sensie chyba tylko na klej, kilka kropek kleju montażowego docisnąć i to będzie pozamykane. Tak, pozamykane. Podoba się Wam? Myślę, że tak, nie? Robi wrażenie i sama ta kolorystyka, którą ktoś mówił, że nie, to bez sensu i tak dalej. Słuchajcie, kolor ten okien nie wziął się znikąd. To on tak naprawdę jest kolorem całej elewacji domu i stąd nawet jak ja tutaj stoję, ja widzę część domu z jednej strony, część tarasu również wykonany w tym mahoniowatym kolorze i to musi nawiązywać do tego. Nie ma siły. Dębina wprowadzona do tego, żeby powiązać to z dębiną, która jest na podłodze. Świetna sprawa. To wygląda też bajkowo. I tyle. No i złamany biały kolor, taki troszeczkę w ciepły wpadający z sufitów i ścian. Dzięki temu jest jasno i ciepło. W sensie ciepło kolorystycznie. Że ten kolor biały nie jest taki zimny, tylko robi to faktycznie robotę. Nie ma tu oczywiście jeszcze świateł. O, idzie tutaj kierownik jeden, mały kot. Chodź. I światła, czyli oświetlenie tego pomieszczenia, to będzie kolejna rzecz, która... Dobra. Oświetlenie tego pomieszczenia to będzie kolejna bardzo ważna kwestia, czyli jakie lampy się pojawią tutaj na suficie. Widzicie, co wisi teraz. I w kilku miejscach jeszcze pojawią się lampy takie punktowe i wtedy to dopiero będzie petarda. Kolejny krok, zdradzę i podpowiem, to będzie wycinanie, przygotowanie tutaj ościeżnic i progów w dużych drzwiach i w wejściu do kuchni. Więc na ten film już Was serdecznie zapraszam. Jeśli macie jakieś pytania dotyczące tych prac, które tutaj widzieliście, śmiało pytajcie, póki mam to jeszcze wszystko w głowie, na gorąco, to mogę Wam opowiadać o tym. Dziękuję i widzimy się już niedługo. Na razie. We'll be right back.